Wachadło planujemy zmienić 4 sierpnia, natomiast już teraz widzimy, że ten ruch jest zdecydowanie bardziej płynny, od kiedy wiadukt... Kończymy te prace. Z każdym tygodniem będzie coraz lepiej. Musimy to rozliczyć do końca roku. To jest absolutnie bezpieczny termin. Jak Państwo widzą, to już właściwie funkcjonuje. Docelowo ma być tutaj 25 par pociągów, które będą kursowały na odcinku Poznań Główny Nowy Tomyśl. Dzisiaj w wyniku i tej inwestycji, i też modernizacji na linii kolejowej E20 mamy ograniczoną liczbę połączeń, ale chcemy już w nowym rozkładzie jazdy wrócić do tych 25 par pociągów. Więc mamy transport kolejowy, transport autobusowy, oczywiście możliwość przesiadania się na parkingach park and ride z samochodów i bike and ride z rowerów do komunikacji zbiorowej, więc jest to wzorcowy element węzła transportowego, przesiadkowego.